lata poświęcę i szczęśliwa codzienność biegacza, który po każdym treningu czuje, że dziś jest przyszłością. Czuję, że dziś jest ten wyjątkowy moment, kiedy to ręce wniesione do góry, palce w znaku wiktorii, kciuki w górę, nigdy w dół. To ilustracja do ogromu szczęścia. Ogromu eksplozji endorfin niespotykanych w żadnej części świata. Tylko tu, w całą Arenę. Tylko tu, na finale Krakowia półmaratonu. Prawie 11 tysięcy zawodników z blisko 50 krajów. Od rocznika 43 przez rocznik 45 i młodsi. Dzisiaj pojawili się na starcie. Dziś są także na mecie. Jako zwycięzcy, jako triumfatorzy, jako ci, których radością można by oddzielić cały świat. Ale ta radość i to szczęście przeciera oczy niedowiarką, że można, że trzeba, że wystarczy tylko i wyłącznie wierzyć w to, że się uda, dołożyć do tego porcję treningu i spotykamy się euforycznej radości na mecie Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Thank you.